Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Supraland. Gdzieś tutaj, wokół czerwonego kryształu, kryją się dwa sekrety. Dwie ukryte gdzieś skubańsko-sprytnie skrzynki. Tu kiedyś byliśmy chyba, nie? Jest tak ciemno, ale to raczej byliśmy na pewno. Więc trzeba teraz znaleźć gdzie. Oczywiście mamy teraz detektor. O! Teraz jest włączony dopiero, dobra, on był włączony no, tak normalnie, ale to już pika. Trzeba zwrócić uwagę, gdzie będzie pikał bardziej. Patrzcie, zaczyna pikać gdzieś tutaj. O, tu mocno pika. Już się oddalam. I teraz pytanie brzmi, może tu, a właśnie, może tu na górze. O, tam jest skrzynka, faktycznie. No to trzeba tam się po prostu dostać. Okej. Okay. Tu jest skrzynka. Obrażenia miecza. Ty jadłeś po skrzynkę. O. A tu? O, myślałem, że to jest skrzynka. To była skrzynka, oczywiście. Dobra, mamy skrzynkę, ale. A to nie jest skrzynka, której poszukujemy. Szukam dalej. Niby? Aha, pojawiły się koledzy. A tutaj nasłuchuję po prostu. A, tu jest jeszcze coś. Tam może być to miejsce. O kurcze, patrzcie. Tak jakby... Co to robi? Tak jakby, wiecie, stąd wykrajali. Aha, to jest sposób chyba na powrót na górę tutaj. A potem tu jeszcze widzę coś jeszcze. Tak, tu jeszcze widzimy jedną rzecz. Zaraz to sprawdzimy. Czyli co, mieczykiem? O, proszę. I co tu będzie? Regeneracja zdrowia plus 5. No dobra. Ale to nie do końca jest... To miejsce, tu jeszcze widzę, że jeden sekret będzie. Aha, tutaj wymaga to naszej elektryki. Tu na górze coś jest? Też są wykrojone typki. Wydawało, że tutaj będzie jakieś przejście, bo to jest tak trochę jaśniej, ale no, faktycznie to wygląda, jakby tam było jakieś przejście. Ale chyba jesteśmy za duzi, żeby tam się zmieścić. Ale! No może ja się nie zmieszczę, ale... No właśnie. Ale on się powinien zmieścić, nie? O! Pięknie. No, to wygląda jak duża skrzynka. Jest! Moi drodzy, pierwszy zielony... Jeszcze zrobiliśmy sobie otwór, proszę bardzo. Pierwszy zielony... Też nie koniec sekretów. Bo to jest pierwszy na razie zielony półksiężyc. Dobrze, to znaleźliśmy go z tej strony jako tutaj, ale teraz jeszcze będę chciał oczywiście... A może wyłączę na razie prąd? Czekajcie, bo tam jest taki... Myślę, że to jest coś... A, to jest dość intensywny spadek tam. Ja bym gdzieś tam rzucił, o, kulkę. O, właśnie. Bo tu wracamy przynajmniej do punktu wyjścia, nie? A teraz będę mógł... spokojnie sobie przejść na drugą stronę, bo to jeszcze nie jest koniec eksploracji tego miejsca. O, jeszcze jest jedna skrzynka, ale tym razem już mniejsza. Sekretne miejsce, obrażenie od tupnięcia wyższe. Jeszcze o 33%. Także widzicie, cały czas nasze możliwości wzrastają, powiększają się i w ogóle, ale widać, że taka zielona łuna moim zdaniem jest właśnie takim też sugestią, że jesteśmy gdzieś blisko koło tego zielonego fragmentu. Zielone światło, może trzeba po zielonym świetle trochę wypatrywać. Dobra, idę szukać dalej. O! Tu jakoś tak bardziej pika, ale tam oczywiście trzeba zająć się jeszcze kolegami. Dobra. A tu w ogóle jest... A, we need to cook. Nic tam nie pichce. Dobra, dobra. Ja cię znam. Jak bardzo nie pichcisz. Dobra, mam nadzieję, że na razie spokój. To wiecie, teraz trochę tak staram się nawet mniej odzywać, nawet bo ja po prostu nasłuchuję cały czas, jak wygląda sprawa z pikaniem.
A to pikało gdzieś tutaj. Dobranoc. O właśnie, o jest. Dobra, jest duża skrzynka, myślę, że to jest to. Tak jest, ale to jest wszystko przemyślane, zobaczcie, w taki sposób, żebyśmy nie mogli wejść w te miejsca, widzicie, podobny sufit, żebyśmy nie mogli wejść w te miejsca dopóty, dopóki nie zdobędziemy tej małej kulki. No bo tylko ona pozwala nam dojść w takie szczeliny i w żaden inny sposób byśmy się tam nie dostali, bym raczej kminił, jak to wejść, gdzie tutaj, jak to zdobyć. Ja przy okazji, że zobaczycie, że znaleźliśmy kilka jeszcze skrzynek przy okazji, więc myślę, że właśnie eksplorowanie tak świata, kiedy będziemy się bawić na live'ach, będzie dobry sposób na to, żeby... O! Tu też pika. Jasne. Czyli mamy jeszcze jedną... Dobra, to ja to spróbuję znaleźć w takim wypadku, skoro mi to mówi, że... To gdzieś tutaj. No taki pitok malutki, to w ogóle to nie groźne jest. Wygląda na to, że gdzieś tutaj pominąłem jakąś... skrzynkę. Jeśli nie tutaj, to prawdopodobnie gdzieś tutaj. Tak podejrzewam. Haha! Jest! Hajsem we mnie rzuciła. A tu jeszcze możemy oczywiście przejść dalej. Dźwięk wskazuje... Na razie dźwięk nic nie wskazuje. Dźwięk wskazuje, że nie mogę tam się przydać. Może właśnie chodzi o to, że muszę tam strzelić znowu. Okej. Ale tu byliśmy. Aha, to jest w ogóle takie przejście, zobaczcie. Też ten dźwięk jest niższy. Powinien tu normalnie przechodzić, nie? Ale gra w jakiś sposób... Z jakiegoś względu gra mi nie chce pozwolić... Dobra, już. Gra mi nie chce pozwolić tam przejść. Tu mamy jakiś dęksik. Może tam właśnie. Może tu jeszcze jest jakieś przejście. Czekajcie, teraz spróbuję to sobie rozświetlić tutaj. O, widzicie? Mam wrażenie, że jeszcze jest jakaś szczelina. Czy gdzieś tutaj jest? To mamy znalezione, więc prawdopodobnie... Nie wiem, teraz już kombinuję, ale może to być po drugiej stronie góry też, ale... No wygląda, jakby gdzieś tutaj była jeszcze jakaś skrzynka, no bo tutaj byliśmy. Wszedłem sobie na zewnątrz, w ogóle jestem, widzicie, że teoretycznie poprzechodziłem sobie tutaj do miasta. Coraz bardziej tu pika. Ale ukryta. Oskubana. I tak blisko, oczywiście obrażenie od miecza plus jeden, ponieważ to są podstawowe lokacje, prawda? No ale mimo wszystko. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Ja mniej więcej przypomniałem sobie, nawet sprawdziłem przede wszystkim, gdzie mogę spodziewać się tego tajnego... Muszę po prostu znaleźć jeszcze raz ten dysk. Zanim zacznę robić progres, wracać, przechodzić, kombinować, chciałbym przede wszystkim... tutaj jest dobra. Chciałbym przede wszystkim ten dysk popsuć. O! Tu też pikało, a potem przestało, ale myślę, jak będziemy bliżej, po prostu będzie to informować nas na bieżąco. Patrzcie, tu w ogóle jest miejsce... I ja pamiętam, wiecie co? Tutaj moim zdaniem, zapamiętajmy to na przyszłość, tutaj trzeba będzie może przynieść ten... Nie wiem, co się stanie. Był Supra Player, prawda? I on miał swój herb i to groupies przylatywali, prawda, do niego. Może tu też się da zaciągnąć groupies. Do tego posążka, tu już jest trochę posążków. Trochę ludzi się tutaj skumulowało. Więc no, takie przemyślenie. Może właśnie coś tam udało mi się zlokalizować, więc może to ma jakiś sens. A ja dalej zwiedzam. Okej, moi drodzy, jestem w dobrym miejscu, bo już kojarzę. Jest. Tam znowu będą eksplodować typy. Częściej można jak to łatwo... Oj, łatwo. No tam właśnie w twarz, tak bardzo łatwo. Skubańce. A, bo tu mnie coś bije. I to ten najbardziej podstawowy gnojek. Dobra. Trochę tutaj powalczyliśmy. Tylko przy okazji przydałoby się trochę pojeść. To była głupia walka, dziwna walka, szybka walka. Dobra, czekajcie. No bo tak, no teraz by się przydało mimo wszystko. I teraz tak, trzeba przejść tutaj, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj sobie przejść tu, o.
I tu, i on chyba będzie w lewo teraz. Tak, jest. No w końcu sprawdzimy. Co możemy zrobić z jego przeklętym dyskiem? Ta wygłówka jest trudna, jest nadpron. Co możemy z nim tu zrobić? Co może? Możemy go może rozmagnetyzować na przykład. O! I co? Popsuliśmy mu dysk? Jeszcze nie. Może tu od góry? No to na razie zrobiliśmy jedną rzecz z nim. A czy od dołu... Czekajcie, czy od dołu da się... Czy od dołu to się strzyba? To jest dobre pytanie. Czy od dołu jest strzyba, to też nie za bardzo mogę coś... coś zrobić. Ja bym go jeszcze jakoś rozgrzał. Najgorsze to, że tutaj wszystko jest szyba. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze... Raczej na pewno nie można odstrzelić od dołu. Więc pytanie brzmi... Co jeszcze można... A może da się przeciąć kabel? Jakoś? Poczekajcie, może jakoś kabel przetniemy. Nie? Potem też widzicie, zobaczcie, tutaj mamy jakąś... Właśnie jakąś ten... Jakąś kontrolkę. Nie da się przeciąć, a może da się rozgrzać kabel? Tu raczej rozgrzać nie mogę tego, bo tu jest szyba, nie? Może jakoś wybuchem? Interesujące, muszę pokombinować. Co tu jeszcze mogę dać? Bo powiedzieliście mi, że mam wszystkie... wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne, żeby to... faktycznie popsuć. O! Chcesz się tam dostać? Pozwól, że sprawdzę mój dysk. Co? Nie macie w bazie zakazanych osób? Proszę wejść? O nie, trzeba było z nim pogadać, kiedy rozmagnetyzowałem dysk. Po prostu, ja tu kombinuję, co jeszcze mogę mu zrobić, a zrobiłem już wszystko, co miałem zrobić. O proszę. No dobra, to wygląda jak jakieś takie miejsce, gdzie może zdobędę teraz czerwony półksiężyc. Ciężko powiedzieć. O. Czekaj. Wracaj, bo chyba miałeś na mnie poczekać. Wait. Wait, dude. Czekaj na mnie. Pojedziemy razem. Polecimy razem. Jakaś tajna organizacja. Nie wiem, gdzie lecimy. Ups. Padnij? Chamskie. A tu jest jakaś skrzynka. No dobra. Zastanawiam się, czy... dałaby radę na przykład w takim wypadku moja kulka tam, żeby się dostać. Widzicie, gdybym to odkrył wcześniej, i tak by się okazało, że i tak nic z tym nie zrobię. No właśnie, jakim sposobem można by? Czy to jest przypadkiem... To jest drewniane, ale to niewiele zmienia. Oprócz tego, że tu jest monetka, okej. To już coś. A teraz pytanie, czy mogę wykombinać to w ten sposób, żeby skaczę. Skaczę i nagle 4 i strzał. Haha, jak najbardziej. Sprytne, jestem teraz na górze. I może w ten sposób da się przeskoczyć. Nie, wykombinowali strasznie wysoki ten mur, jest tutaj. No nie wierzę, no mogę chociaż strzelić, kurde. Zdobyłem jeszcze jedną monetkę. Dobra, ale to jest wykonalne. Już raz to zrobiliśmy, więc zrobimy to drugi raz. Nie tym. Ty. 4 strzał i leci. I już się teleportujemy i jest druga monetka. Świetnie, dobra, ale to nie pozwoli nam raczej przejść tego fragmentu. Więc tak mi się wydaje, że może trzeba po prostu postawić. O, niech ona sobie po prostu stoi i potem zrobimy teleport. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Ja tu zostanę. O, stój! O, w życiu. Dobra. Czyli muszę prawdopodobnie użyć pomocy mojej jeszcze kostki, która prawdopodobnie zahamuje ten cały ruch. Weźmy, połóżmy tu koło kostki, tylko ta kostka dobrze by było, gdyby leżała jednak... Kurczę. Idealnie tu, zaraz. Czy mi się wydawało, czy ja się przesuwam?
Jakim cudem ja to przesuwam to? W ogóle to też się to przesuwa jakoś. Co tu się dzieje? Czemu ta kostka dostaje tutaj jakichś dziwnych akcji, zobaczcie. Nie wiem czemu. O, a teraz znowu wracam. Trochę nie czaję. To jakieś właściwości ma ta kostka? Czy to powoduje, że takie rzeczy się dzieją? No nie wiem. Zobaczymy w każdym razie. Muszę to rozkminić chyba jakoś na przyszłość. Okej, okay, i jedzie. Kostkę zabierzemy. Przejedzie, tak. Dobra. O nie, no niewiarygodne. Nie pojechał, ale w ogóle... Weź jedź do końca. O nie. Świetnie. Coś tu nie gra. Znaczy, ona bardzo dziwnie się zachowuje. Tak jakby... Nie wiem, rozmagnesowała się? Wiecie co, mam pomysł. Mogę spróbować zrobić to jednak mimo wszystko z tym. Tylko będę musiał być przygotowany na to. O, jakaś dziwna jest ta platforma. Czyli będę musiał spaść. Raz, dwa, trzy. Wiecie, o to chodziło. Ale właśnie, jak ja tylko spadam, to ta platforma głupio się zatrzymuje. Może muszę jakoś idealnie wstrzelić to, żeby to po prostu zabrało, ale to jest strasznie trudne. To moim zdaniem przekombinowane jest. Może my jeszcze nie wiemy, co zrobić, żeby zdobyć... Mówią, że tutaj, żeby zdobyć ten bajer, ten dodatek, to trzeba być super ekstra, że to jest mega super moc. Mega super dodatek, jak się uda go zdobyć. Ale na razie nie mam pomysłu. Tu jest strasznie mało miejsca. Oczywiście mógłbym spróbować zrobić coś w tym stylu, że tutaj na przykład postawię kostkę pod sobą, nacisnę czwórkę i jakoś tam wstrzelę, żeby to wleciało tam, ale... To chyba nie to. Może jesteśmy w stanie na przykład zmieniać swoje rozmiary w przyszłości? To wygląda, jakbyśmy mogli się jeszcze bardziej skurczyć. Mamy teleport, ale to chyba nie działa. Co? Wygląda na to, że tu wrócę może jeszcze jak zdobędę kolejne supermoce, bo może jest za wcześnie. A jeżeli jestem w stanie i nie wyczaiłem, no to cóż. Widocznie jeszcze nie ma pomysłu. No, pomysł był też taki, że... No nie, bo to wszystko zahamowuje. No to rzeczywiście można by kombinować, żeby tam wstrzelić tę kulkę. No to jest chyba możliwe. Czy to uderzy o sufit? Jakby uderzyło o sufit, byłbym pewny, że można. Uderza czy nie? Chyba uderza. Co oznacza, że będąc tu, jak ona jedzie... Tylko tak, jak to ma się utrzymać, skoro to prawdopodobnie zatrzyma w ogóle jazdę? Moim zdaniem to jest za bardzo przekiełbaszony pomysł mój, więc zostawiam to na później. Intryguje mnie jeszcze to, prawda? To wiemy, jak włączyć. Trzeba po prostu strzelić przez drewniane rzeczy. Ale teraz pytanie, gdzie ja znajdę jakieś dwa drewniane elementy, między którymi będę mógł strzelić, żeby to włączyć. Bo najważniejsze jest znaleźć ten... Może tutaj. Takie miejsce, gdzie w ogóle sięga to. O, widzicie? Tam. Tak? I teraz... Jakieś dwa drewniane elementy. O, może jakoś... Właśnie z daleka może. Może dwa drzewa? Jakoś... Widzicie? Jakoś tak myślę... To może być to. Spróbujmy. O! I teraz tak. Chcemy strzelić tym. No Jezu, weźcie. Ja nie mam teraz czasu na was. Mam wrażenie, że to się włączyło chyba. Takie mam wrażenie. Widzicie, już się nie świeci, więc to zostało włączone oczywiście. Ale teraz powstaje pytanie. To co ja w takim wypadku włączyłem tutaj? Ten kabel idzie tu. Ten kabel idzie... Mhm. Okej. Ujo. Ale wielki lot. O, i wylądujemy w pumpkin świecie. O, siema. No, cześć. Dobrze, super, odblokowaliśmy. Szczęśliwego kolorowania. Okej, no to no, super, ale... To nie jest za bardzo kierunek, który bym chciał... O! To zawsze tak kapało? Czy to ma sens, tak? Bo to cały czas jest... Ale mam wrażenie, że to wcześniej nie kapało, a teraz zaczęło kapać, więc coś się zmieniło. Dobra, ale musimy dostać się teraz... No, wiadomo, gdzie musimy się dostać. Przestań mi tu... O, nie o to chodziło.
Dobra. Jesteśmy nad zagadką. Nad tą tutaj skomplikowaną zagadką. No oczywiście, tu jest do zdobycia jak nic. Skrzynka. Myślałem, że oszukam system, wejdę górą. Wystrzeliłem po prostu w odpowiednim momencie zieloną kulkę. Aha. Ale nie, nie da się w taki sposób oszukać systemu. I tu jeszcze się ślizgam, czyli tu teoretycznie gra uznała, że nie powinno mnie tu być pewnie. Jestem pod wielkim krzesłem, no to zawsze jakiś punkt... Zawsze jakiś punkt... Do... Punkt, no... Tak zwany orientacyjny, o właśnie. Dobra, to teraz pytanie, jak najszybciej dostać się tam, gdzie teraz chcę się dostać. O, chyba znalazłem kolejną skrzynkę. No to tutaj wlazłem sobie tutaj po róże, strzeliłem zieloną kulką i jestem. I kolejna. Obrażenie od pistoletu plus jeden. Ha, te bonusy są coraz ciekawsze. No ale wiecie, eksplorujemy, znajdujemy kolejne skrzynki, bo tu się da po prostu dostać, więc czemu nie? Tu w ogóle też zdradziło to, ten pal zdradził, że można się było dostać wcześniej, bo to jest jakaś taka belka drewniana, do której można było się na pewno przyczepić. No dobra, kontynuuję naszą podróż. Ło! A tu jest chyba skurczybyk. Dużo skurczybyków. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, czy tu kiedyś byliśmy. To w ogóle jest jakieś miejsce takie... Aha. Okej, okay, tutaj byliśmy, dobra, na pewno tu byliśmy. Czy tutaj zwiedzaliśmy tę rurkę? Chyba tak. Tutaj możemy się też dostać pewnie w górę. A ogólnie gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy... Aha! Na głównej trasie znowu. W porządku, to tu musimy teraz... To jest dobry kierunek, ponieważ to jest trasa, którą jesteśmy w stanie... I tak w miarę sprawnie... Dostać się tam, gdzie chcę. No właśnie tu jest ten teleport w ogóle, do którego chcemy się dostać, bo tu już nas przeniesie... Właśnie tam, gdzie chcemy. Gdzie jest ten teleport wielki? Tu będzie trochę zabawy z łażeniem, eksplorowaniem, znajdywaniem tych wszystkich tajnych, poukrywanych skrzynek, ale to w swoim czasie. Na razie, tak jak mówię, skupiam się na głównym wątku fabularnym. Nie mam żadnego czerwonego, niestety, ziomka. O nie. Jeden strzał i po krzyku. I jestem, i wkładamy. O właśnie, dlatego to miało to było takie zaznaczone. I co się dzieje? O dziwo trząsnęło. Aaa, zobaczcie, drzewo odżyło. Ono chyba na początku, nie wiem, albo nie miało w ogóle listków, albo na pewno te listki nie były zielone. No ale może było właśnie takie drzewo. Znajdź problem z wodą na terenie wulkanu. Mundor, the same achievement. Problem z wodą na terenie wulkanu. Open the door. Wiecie co? Tu musi być jakaś zagadka. Czuję, że tu znowu jest zagadka. Może jakoś... Czy jestem w stanie jakoś przenosić? Na przykład, nie wiem... Potęgę drzew przenosić jakoś w ten sposób? Nie wiem, połączone drzewa i nie wiem, i teraz... Dziwne rzeczy próbuję, ale rozumiecie. Strzelić. Przenieść na to drzewo jakieś liście. Nie wiem, to jakieś... Przepraszam, głupoty robię teraz, ale no po prostu... nie za bardzo wiem, jak to otworzyć. Może jest inny sposób. Po prostu, właśnie. Ja kombinuję drzewa trzeba. Na pewno. Jak przynieśliście na drzewa? No, inteligentne to było. Był to na pewno ciekawy sposób. Może to jest po prostu taki test? Czy my wszystko mamy i czy wszystko potrafimy? Co to jest 4-2? A co, ja nie wiem, że mogę pokolorować? Trochę mnie zdziwiło, że gra mnie w tym momencie powiedziała, co mam zrobić. Ale okej. No dobra. Czyli problem z wodą jest gdzieś tutaj. No, myślę, że zbliżamy się mimo wszystko do pewnego zakończenia. Problem z wodą. O, na początku rozwalmy ten problem. O, nie trafiłem. Teraz już tak. Nie wiem, jaki tam jest kolor jeszcze. Musimy uruchomić, moim zdaniem, to. A strzelmy tam coś. Znaczy nie, muszę strzelić tam. Dostałem kulkę. Dobra. Mam kulkę. Żółtą. Obejdę dokładnie, tu nic nie ma.
Co mogę zrobić z żółtą kulką? Mogę założyć, że ona potrzebuje tam się dostać. Za mocno? Tak. To było bardzo niecelne. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Dawaj kulkę. Zapewniam, że ona ma jednak dobry lot. O. Tak jest. Dobrze. Włączyliśmy. Czekajcie, bo tu wywaliło mnie. Nic nie pika mi na razie. A tak sobie jeszcze patrzę. Tu wszystkie, zobaczcie, elementy są mega wysoko, bo wiedzą, że my potrafimy teraz wysoko się przenosić. No, no jest na pewno nowa loka. Panowie. Woda. Woda to może elektryka jakoś. Też czuję to. Dobranoc. O, proszę bajdzo. I tu mamy znowu czujkę. Weź, chłopcze. Nie stanowisz dla mnie żadnego zagrożenia. Na pewno gdzieś tu na górze musi coś być. Tu będzie w ogóle jest rurka. Dobra, ale zanim będziemy tutaj dokładnie eksplorować, trzeba zrobić to, co jest najbardziej oczywiste. Jest też żyganie. O! Mogę sobie zobaczyć, co tu jest. Kwiateczki! O, pewnie do malowania. Okej, tu musi stanąć 540. O, wyjątkowo moja kostka to za mało. A bombka? 40 waży bomba. Okej. Może jeszcze coś by się udało tam postawić? Coś jeszcze położyć, żeby to otworzyć? Za mało, zdecydowanie. Okej, idziemy zobaczyć, co jest dalej. Tutaj możemy oczywiście wrzucać barwnik. A tu natomiast też jest coś ciekawego. To trzeba będzie zniszczyć. Próbujmy. A! Chciałem zrobić, wiecie, takie combo. O, zniszczone. Teraz pytanie, jaki kolor ma tutaj się pojawić. Nie mam żadnego pojęcia. Biały! Wygląda na to, że chyba biały. Kurczę, jeszcze raz spróbujmy jedną rzecz. Wejdę na razie na kostkę. Hops, hops, hops. Jeszcze raz, hops, hops, hops. Za blisko. Próbuję wejść na dach. Gdyby ktoś pytał, co robię. Na razie wychodzi mi to świetnie. Co czas wbija. Aha, i teraz jak stoję na tej obręczy. Sprytnie, bo nie mogłem strzelać nawet z obręczy. Dobra, wydaje mi się, że tutaj po prostu... Może siebie musimy pomalować. No bo tak, myślę, że to jest do tego. I do tego, nie? O, tu wiecie co? Mogę chyba tak zrobić. Spróbujemy. Ten sam manewr, co już robiliśmy nieraz. O, właśnie. Proszę bardzo. Okej. Tylko, że wejście na dach niewiele dało. Ale przynajmniej widzę to z szerszej perspektywy. Muszę teraz pomyśleć, co ja muszę tu pozrzucać. Jakie w ogóle mam przedmioty? No mogę tylko kulkę zostawić, mogę zostawić kostkę, a mogę też rzeczywiście pewnie zmiażdżyć ten przycisk. Ale miażdżenie przycisku wątpię, żeby dawało efekt wielkiego ciężaru. W ogóle my ważymy 100. Spróbujemy jeszcze z tym. Ile teraz ważymy? No właśnie, bo wiecie, bo ważymy chyba teraz łącznie 500, więc może chodzi o to, że to trzeba włączyć z tym. Proszę bardzo, włączyło się. Tylko pytanie, czy to musi się utrzymać. A to się musi utrzymać. No i teraz to jest wyzwanie ciekawe. Można tam jakoś się dostać, potem jak już się kliknie, to już jest super. No tu mam oczywiście barwienie. Dobre pytanie. No na pewno ja i kość, bo to jest idealnie 540. One się próbują tutaj jednak wszystkie porozrzucać i poniszczyć. O, nie? I teraz tak. Czy jestem w stanie, siedząc tutaj z kostką i z moim teleportem, zrobić coś, żeby jednak móc wejść tam do środka? Bo drzwi się zamykają, więc także bez tego nie zrobimy tu nic. Zastanawiam się też, i co zrobić, żeby dostać tutaj teleport? To jakby... Aha, to nas prowadzi tutaj, czyli żeby pójść dalej, tak, musimy rozwiązać sprawę tam. Po coś nam również jest... No ja przeczuwam, że...
tamten przycisk jest po to, żeby uruchomić żyganie. A nie, czekajcie, żyganie jest gdzieś tutaj schowane. Tutaj, okej. Okay. Czyli tu jest żygaczu, żeby żygnęło na czerwono, więc jest szansa, że jak strzelę z jakiegoś dobrego miejsca, to zdążę tam pójść i siebie przebarwić na biało, więc może się uda, jeżeli nie siebie, no to swoją kulkę na pewno. A ją mogę na przykład wystrzelić, więc spoko. Tylko teraz pytanie, jak otworzyć to? Czy może jest jakiś sposób, żeby to zrobić? Ja staram się jeszcze tutaj nad tym miejscem. Mam wrażenie, że tu jestem w stanie dostać się mimo wszystko. Robiąc na zasadzie coś, że tutaj... No nie, no czemu nie? O! Okej. I teraz gdybym włączył magnetyzm... Tylko to może być trudne. Bo to widzicie, magnetyzm muszę włączyć... Zrobić tak, strzelić... Czekajcie, strzelić, magnetyzm, teleport... Myślałem, że mnie, kurczę, jednak złapie. Czekajcie, no można sprawdzić, czekajcie, no może się uda. O, proszę bardzo. Sprytne połączenie wszystkich naszych możliwości, umiejętności. Teraz tu zniszczymy. Po prostu sobie wyjdziemy. I jest! A w środku... Obrażenia z kombosa 25. Może być. I to jest właśnie ta pikająca maszynka tutaj. A to oznacza, że w sumie zrobiliśmy tutaj cały bonus, więc teraz po prostu z narzędziami, które posiadamy, bo inaczej nie widzę tego, z narzędziami, które posiadamy, musimy otworzyć to. Moim zdaniem ciekawym jest fakt, że to coś, ta cała żygowina jest idealnie przed wejściem. I to mnie ciekawi, to mnie interesuje. Ja muszę teraz wymyślić sposób, żeby jakoś spowodować... To 540 moim zdaniem nie jest wcale od czapy. To moim zdaniem jest sugestia, że muszę stanąć tutaj razem z kostką, kulką i ja, kulka i kostka musimy tu stać, żeby drzwi się otworzyły, ale potem... Co zrobić, żeby tam się teleportować, żeby tam się przedostać? Tak jakby... No, po tym, co tu widzę, białe kwiatki, to trzeba wykonać jakoś tak, żeby... Kurczę... Bo tu jest przycisk, który prawdopodobnie spowoduje, że to w ogóle będzie na stałe otwarte. Ja się nie mogę teleportować przez szybę. Może czegoś jeszcze nie zauważyłem. Dobra. Moim zdaniem jestem głupi. No po prostu sam sobie utrudniam, jak nic. Zobaczcie. Kostka waży 444. Ja z kostką ważę 540, nie potrzebuję do tego kulki. Jak ja to czytałem? Nie mam pojęcia, jak ja to czytałem. Albo coś się zmieniło, może nie, no nie wierzę, żeby się zmieniło. Czyli mamy jeszcze do dyspozycji kulkę. To jest ciekawe. Ależ to jest sprytne. Ależ to jest sprytne. Już rozumiem. Patrzcie, o co tu trzeba zrobić. Bardzo inteligentna zagadka. Kładziemy to. Żygnięciem zostanie wywalony, dlatego się zastanawiam, dlaczego to stoi tutaj? Właśnie po to. Tylko najgorsze jest to, że tu trochę spada. Proszę stać w miejscu, bo to jest istotne, żebyś stał w miejscu. Bardzo dobrze, może być. Teraz tylko muszę tutaj ułożyć to lepiej. To oznacza, że... Spróbuję to ułożyć na tyle wysoko, żebym ja stąd, jak tu stoję, mógł strzelić. Mam nadzieję, że teraz jest... Strzał jest trochę za wysoko chyba, nie wiem czy sięgnie. Sięgnęło. O proszę. Mistrzostwo, mistrzostwo. Dobra, trochę mi to zajęło, no bo... Właśnie, widzicie? Musiałem dokładnie odczytać tę liczbę. Nie wiem dlaczego ja się zafiksowałem na to, że to jest... Że wszyscy razem w trójkę ważymy 540 dali. Nie wiem po prostu. Może nie zauważyłem tego jak trzeba. No w każdym razie zostawmy ten temat. Wiemy teraz, że tu musimy znowu położyć ciebie. Mhm. Chodź tu. Dalej nie wiem, co znaczy ta dwójka. Na tym zielonym pasku. Jest jakaś dwójka. Nie wiem tylko, co ona oznacza. Dobra, teraz musimy przemalować na biało, więc jeszcze raz. Szczał. Nie wiem, czy trafię. Dobra. Jest żygnięta na biało. I teraz z tą żygniętą na biało koleżanką, chodź tu. Musimy ją wystrzelić. Tu w górę. Nie wiem, czy wystarczy, że wskoczę.
O, to był najgorszy pomysł. Jakoś muszę ją moim zdaniem zrzucić. Po coś jest jeszcze. O Jezu. Staszek, już rozumiem, po co jest to drewno. Dobra, tylko nie spadnij. Jeszcze raz. Zakładam, że trzeba położyć ją tutaj. Włączyć magnetyzm, żeby ona cały czas była do nas przyciągnięta. I tu zrobić to. O nie. Czy ona naprawdę pokolorowała się na... Ona się naprawdę pokolorowała na fioletowo. To jednak nie jest ten pomysł? O nie. Nie mogę w nią strzelić, bo zmienia kolor. A może... Czekajcie, muszę zrobić test. A może tak? To tylko... Zobaczcie, to tylko leci za nisko, nie? Muszę spowodować, jak to zrobić, żeby móc ją tam wrzucić. A najlepiej byłoby ją zrzucić. Ale wychodzi na to, że ja nie jestem w stanie dostać się tam na górę, szczególnie z tą piłką, żebym mógł zrzucić ją z góry. Chyba, żebym... jakoś jednak tam na górę się dostał. To znowu coś prostego. To jest dziki pomysł. Dzięki temu też sprawdzimy, czy ona się zakoloruje na ten kolor, co trzeba. No, widzicie? Zanim dotknie, jest szansa, że to się uda. Nie wiem, czy to jest właściwy sposób i właściwy pomysł, ale zobaczcie, że ona wleciała czerwona. Tylko trzeba to zrobić po prostu dobrze i precyzyjnie. Jednocześnie trzeba będzie też tutaj wszystko to odnowić. Czy istniał prosty sposób? Czy istnieje prostszy sposób? Nie mi to oceniać. W każdym razie najważniejsze jest to, że ja to teraz rozgryzłem, rozpracowałem po swojemu. Pewnie utrudniając jak nam życie. Jeżeli to była prawidłowa wersja, to jestem, to będę w szoku. Halo, halo, no nie, jeżeli tam są jakieś monetki do zbierania, to nie mogę ich przypuścić, a tymczasem jak wam się podobało? Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, ponieważ przyszedł czas na to, żeby ten odcinek skończyć. Zbliżamy się powoli do końca, ale Stasia jeszcze coś odkrył. O! Aha! Ale teraz pytanie brzmi, czekajcie, pytanie brzmi, co tam jest po drugiej stronie, to też może być jakiś sekret. Tylko trzeba puścić jakby... O, właśnie tam. Poleciało. I jesteśmy po drugiej stronie. O. Ale teraz wiecie co? Pytanie brzmi, czy to nie o to chodziło. Czy to nie jest przypadkiem ten właściwy sposób przechodzenia tego momentu? Ciężko im powiedzieć. Za chwilę się... Bo tu jest dużo zagadek, nie? Więc zakładam, że... Kurczę, to może być prawidłowe przejście. A ja myślałem, że znalazłem bonus. Więc... No tak jakby, czyli tamto wejście na górę, po wystrzeleniu siebie, jak najbardziej jest elementem, chyba tamto jest bonusowe w takim wypadku. Coś tam mogliśmy zdobyć, ale ja oczywiście uznałem, że idę inną niestandardową drogą, no i tak to się skończyło, więc no, przekonamy się już niebawem. A tymczasem ode mnie jak zawsze, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska, cześć!